wam, że po 8 dniach mieszkania na tak małej przestrzeni, można powiedzieć dostawczaku, bo to nie jest camper, umówmy się, tylko camper van. Mam dość. Słuchajcie, dorsz, fryteczki. Próba wejścia na wulkan numer 2. Strasznie wieje, panie nas nie słychać. My też swoje rzeczy zostawimy. I też było takie pytanie od was. Skąd mamy pieniądze na wycieczki? Słuchajcie, no, prosta sprawa. Dzień dobry, kochani. Witamy was w ostatnim vlogu z Islandii. Jesteśmy ponownie w Reykjaviku i ponownie pada. Jest kiepsiawa pogoda, fatalna wreszcie. Fatalnie. Ale co mamy dzisiaj w planach? Zjemy na pewno sobie fish and chips, o ile będzie budka otwarta. Bo nie udało nam się zrobić tego w pierwszym odcinku, więc zrobimy to teraz. I ponownie spróbujemy wejść na wulkan. Tak, wtedy też nam się nie udało. Bardzo wiało i lał deszcz. Dzisiaj też wieje i dzisiaj też leje deszcz. I odpowiemy na wasze pytania, które zadaliście nam na Instagramie. Ponadto pokażemy wam kemping. Najlepszy kemping ponoć na Islandii, w którym kończy się przygoda każdego na Islandii, jeśli wynajmuje kampera, namiot, czy samochód, czy cokolwiek. Dlatego przewrotnie warto od tamtąd zacząć, bo tam właśnie ludzie zostawiają różne rzeczy, tak, no których my, nie użyją. Dokładnie, my tego nie zrobiliśmy. Ruszyliśmy do przodu, ale skończymy tam i pokażemy wam ten najlepszy kemping. Nie wiemy, co przyniesie dzień, zobaczycie sami. My no też zobaczymy. Zaczynamy. Skręć w lewo. Następnie. Może tak być. Czekaj, stój! Jest. No jesteśmy w centrum, idziemy zobaczyć jakieś sobie suweniry na chwileczkę, bo czekamy na otwarcie fish and chips w porcie i musimy się do niego przejść kawałeczek, tego darmowego parkingu pod kościołem. Ale w tym czasie stwierdziliśmy, że odpowiemy na jakieś pytanie od was z Instagrama. I pierwsze pytanie to chyba trochę do Klaudii było, bo Klaudia się zajmuje naszym Insta Stories i tak dalej. I było, że w sumie nie mam pytań, ale please nie róbcie story z tym dziwnym filtrem, to wszystko psuje. My bardzo lubimy ten filtr i właśnie o to chodzi, żeby to, co jest trafia na YouTube i to, co jest na Instastory, żeby to miało może taki odrobinę inny wymiar i raczej go nie zmienimy, przepraszam cię. Bo właśnie to ma być taka klisza, o to nam chodzi, że to jest taka malutka zapowiedź tego, co się tak naprawdę wydarzyło, ale żeby mieć więcej, musicie wejść na tego YouTube'a i zobaczyć te odcinki, także no przepraszamy, no, ale chyba nie zmienimy. I było też pytanie, skąd wypożyczyliśmy kampera, ile kosztuje wynajęcie kampera? Jeśli chodzi o kampera, to wypożyczyliśmy go z firmy Lava Car. Widzicie na ekranie dokładną cenę w koronach islandzkich. Natomiast my po przeliczeniu i przewalutowaniu w mBanku zapłaciliśmy ponad 7000 zł za wynajęcie kampera. Mogłoby to być w granicach 6700 zł, jak liczyliśmy. A niestety bank wziął bardzo dużą prowizję za przewalutowanie tego. Ale więcej o wynajmie samochodu i samej procedurze powiemy trochę szerzej w takim odcinku, gdzie będziemy podsumowywać wyjazd. To będzie następny odcinek i podamy tam dokładne wyliczenia, ile kosztowało nas tutaj 10 dni z podziałem na jedzenie, benzynę i tak dalej, ubezpieczenie i tak dalej, bo w ramach tego wynajęcia kampera tych 7000 zł są jeszcze inne rzeczy, jak na przykład ubezpieczenie i tak dalej, więc o tym będziemy mówić szerzej. No to tak w skrócie, w granicach 7000 na 10 dni. Ale fajne rzeczy. Idziemy do środka? No raczej. No dobra, to idziemy zobaczyć. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj macie solniczkę i pieprzniczkę w kształcie wulkanu. Także sztos. Idziemy obczaić, co tutaj mają, nie? Yep. Taki kubeczek weźmiemy. Tak, on jest bardzo ładny, fajnie się mieni. Ładne i kosztuje tyle. Super. Miałem pokazać sól z lawy. Tak, no to jest black lava sól. Po prostu czego się nie zrobi, żeby sprzedać, nie? Wzięliśmy taki gadżet do nas, do studia czy kinowego, żeby wisiał. Tak, no bo w końcu przejechaliśmy jedynkę całą.
na Islandii, więc fajnie. Widzisz, będzie nam przypominał, że przejechaliśmy całą Islandię. Fajne. Super. Tędy schowamy. Powiem wam, że po 8 dniach mieszkania na tak małej przestrzeni, można powiedzieć dostawczaku, bo to nie jest camper, umówmy się, tylko camper van. Mam dość. No i śmiechy śmiechami, ale to nie chodzi o to, że wiecie, jesteśmy niezadowoleni czy coś, bo tu jest całkiem spoko, tylko po 8 dniach jesteśmy zmęczeni po prostu brakiem miejsca. Te, wiecie, duże kampery mają to do siebie, że jednak ludzie mają, my widzieliśmy, jak ludzie sobie w kamperach, to wiecie, kąpią się, oglądają telewizję, kurczę, na kempingu i tak dalej, podłączają się do prądu, a my wiecie, kapie nam sufit na głowę, taka lampa się rozwala. Jesteśmy wiecznie pochyleni i takie, czy my to powtórzymy? Nie. Na pewno skorzystamy jeszcze kiedyś... W inny samochód. Inny samochód sprawdzimy, no. Żeby może, żeby mieć porównanie po prostu. Tak, tak. Ogólnie jest spoko. Da się. Da się. Może tak. Nie jest, że spoko. O, jest spoko. Da się. Da się. Ale jest to właśnie wypad na 10 dni max. Max. I było takie, naszym zdaniem, no. I było takie właśnie pytanie od was na Instagramie, od Bastina. Ile kosztuje taki kilkudniowy wypad na Islandię? Chodzi głównie o noclegi i wyżywienie. My wiemy, że będzie to ponad 13 tysięcy złotych. Tak, no blisko 14. Blisko 14, ale szczegóły to w kolejnym odcinku z dokładnym wyliczeniem. Nie udało się w pierwszym odcinku, to się uda tym razem. Dokładnie. Jest. Czynne i stoją. Super. A to jest darmowy parking, jakbyście chcieli, tuż naprzeciwko. Darmowy parking przy porcie, także super. Tyle, że Molada i Chilimaj. Ja bym tatarski. Tatarski. Może. Dobra, nie, dziękujemy bardzo. Moi drodzy, tak wiało, że przynieśliśmy sobie wszystko tutaj. Co ciekawe, okazało się, że znowu Polki. Tak, dwie Polki pracują. Pozdrawiamy je serdecznie, jeśli oglądają może nasz kanał jakimś cudem. Sobie pogadaliśmy, było bardzo miło, jak czekaliśmy na rybkę. Słuchajcie, dorsz, fryteczki i do tego sosik. Oni mają swoje cztery sosy, to jest akurat sos cacyki. I do tego jeszcze wzięliśmy sobie zielony groszek, dostaliśmy, będziemy sobie chyba maczać, nie wiem, fryteczki w tym, albo jeść razem z rybką. Słuchajcie, no nie pozostaje nic innego, jak tylko spróbować. Widelczyki mamy. Zobaczcie, jak on się tutaj ładny, duży kawał. No właśnie, wziąłeś na kolanka, ja sobie się dostosuję. Fajnie wygląda. Jest bardzo, panierka jest bardzo fajna, bo jest taka cieniutka, a nie, że tam i nie odpada od ryby. Jest tak fajnie przyrządzona. Dobre, ale mi brakuje cytryny i soli, bo to jest po prostu ryba. Ona jest po prostu wrzucona w panierkę, wrzucona na głęboki tłuszcz. Ona jest soczysta jak najbardziej, to wszystko, wiecie, nie jest wysuszona ani nic, ale brakuje mi soli i brakuje mi cytryny. Zobaczymy, co powie na ten temat Michał, bo ja wiecie, że ja mam spaczone kubki smakowe, ja lubię sól, więc... Ta panierka jest świetna. Panierka jest super, ryba jest świeżutka. Frytki już próbowałem, to też są spoko. No ale brakuje cytryny tutaj, prawda? Mhm. Brakuje cytryny. Czegoś brakuje tutaj, jeśli chodzi o przyprawy, bo jest taka bardzo delikatna. No, wiesz, pewnie można sobie ją doprawić tam przy stoliku, tak? Teraz mamy, kurde, sztorm. Mogłem podejść po sól i pieprz, no ale wiecie, nie, to nie ma sensu. Ale jest smaczna. Polecamy, jeśli będziecie tutaj, blisko portu. Nam się nie udało w pierwszym odcinku tutaj dostać, bo ze względu na pogodę czasem nie przyjeżdżają. Oni też mają śmiesznie otwarte. Raz otwierają dopiero od 12 do 14, tak? Mhm. A potem ich nie ma i znowu są od 17 do 20. Ja spróbuję jeszcze ten groszek, jestem bardzo go ciekaw, bo słuchajcie, ten groszek zamówiliśmy, on kosztował 200 koron islandzkich. Wygląda on tak, jest podany w takiej konsystencji kremu, czy nawet sosu bym powiedział. Ja go spróbuję po prostu na frytce, bo ja nie wiem, jak to inaczej zjeść. No groszek. Mielony groszek. Ale fajne, takie bardzo dobre. Pokaż frytkę. W takiej konsystencji mielonego groszku. Fajne, nie? Bardzo ciekawe. Coś innego. Ale właśnie z frytkami. Ja bym to właśnie jadł z frytkami. Generalnie miejscówkę wam polecamy. Wygląda na to, że jest smacznie. I serdecznie panie pozdrawiamy, jeśli oglądają tego vloga. No.
No dobra, to my jemy i uciekamy na wulkan. Trzymajcie kciuki, żeby była pogoda. Dokładnie. Strasznie wieje, pewnie nas nie słychać. Pierwszego dnia nam się nie udało. Ale chociaż nie pada! Zmienia się co 5 minut. Zmienia się pogoda co chwilę. Bez sensu w ogóle. Moi drodzy, mamy strasznego pecha, jeśli chodzi o ten wulkan. Nie jest w tej chwili aktywny, lawa jest zastygnięta. Choć to prawda, no nie każdemu jest dane zobaczyć lawę, wejść na nią. No. Poczuć w ogóle, zobaczyć jak się tli. No to jest niesamowite. No, no ale wulkan w tej chwili nie jest aktywny, jest uśpiony. My widzieliśmy pierwszego dnia. Było widać ładnie na niebie. Wtedy się obudził i nawet nam kierowca autobusu wtedy mówił, jedźcie tam. Ale nie było nam dane, bo kampera odebraliśmy dopiero następnego dnia i najwcześniej już 6 rano mogliśmy odebrać. No ale w tym czasie w nocy on się uspokoił. Byliśmy tutaj, ale tak wiało i w ogóle nie dało się wejść, nic nie było widać, była mgła. Tutaj też się pogoda zmieniała. Tak, co tak, 3 tak. minuty. Wiało, lało, potem słońce. Dronem to w ogóle zapomnijcie, żeby wystartować, bo jest tak ogromne, silne wiatrzysko, że nie masz szans. No, no mamy trochę niedosyt, nie będziemy oszukiwać, ale nasz Noslek jest oddalony o 15 km stąd. 11 Dokładnie. Minut samochodem. Więc jeżeli coś by się działo, to my tutaj ciśniemy. Tak. Tak. No i tyle. No i tyle. A jedziemy do kempingu, który jest ponoć najlepiej wyposażony, jest najlepszy, ma najlepsze warunki i wszyscy kamperowicze, kończąc objazd po Islandii, kończąc tutaj swoją podróż, właśnie kończą w tym kempingu, ale więcej opowiem wam na miejscu. No i jedziemy. No tak jak widzicie, recepcja jest czynna dopiero o... Pani na recepcji będzie dopiero o godzinie 19, ale to wygląda tak z reguły tutaj wszędzie, że można się rozłożyć, czy namiotem, czy postawić kampera na miejscu wyznaczonym, no i potem przyjść i uiścić opłatę. My tak zrobimy o 19, a w tym czasie pokażemy wam, jak wyglądają prysznice, zawsze to robimy. Tak. No dobrze, moi drodzy, tak to wygląda. Tu mamy główny budynek. Ze stołówką, recepcją, tam są prysznice, tu nawet jest plac zabaw, a tu jest miejsce dla kamperów, namiotów, no i toalety. Także warunki są tutaj naprawdę kozackie. Słuchajcie, herbatki zalane, ale cisza jest w bibliotece, dlatego będę mówić półszeptem. Mega czysta kuchnia i faktycznie nie dziwię się, że jest wysoko oceniane, bo jest naprawdę bardzo, bardzo czysto. No i jeśli chodzi o tą szafkę nicości i różności, o której pisali, to faktycznie jest całkiem dobrze zaopatrzona i jeśli będziecie zaczynać swoją podróż, to może faktycznie jest fajnie zacząć tutaj, bo na przykład chociażby przyprawy, których zazwyczaj kupujemy tyle, a niepotrzebnie, czy sól, czy coś, nam soli na przykład bardzo brakowało. Więc fajnie. My też swoje rzeczy zostawimy. Słuchajcie, nikt się nie ruszył, nic nie płonie. To jest chyba jakiś fake. Ale już się zdziwiliśmy. Włączył się alarm przeciwpożarowy. Tak. Nie wiemy dlaczego. Nie mamy żadnego pojęcia dlaczego. Ogólnie nic nie płonie, nie? Ale to jest właśnie taka reakcja ludzi, nie? Jak inni zostają, to ja też zostaję, nie? Straszne. A few moments later. Słuchajcie, alarm został zażegnany, więc możemy wrócić do naszej szafki nicości. I faktycznie tutaj znajdziecie naprawdę wiele rzeczy, jeżeli rozpoczynacie swoją podróż. Na przykład mamy tutaj butle z gazem. Do tego mamy pełno przypraw. Oliwa, której nam na przykład zabrakło i nie byliśmy w stanie zrobić jajecznicy. I rzeczy, które ludziom zostały, czy jakieś makarony, kawkę tu widzimy, jakieś szprotki, co my tu jeszcze mamy. Zupki chińskie, my też ich mamy pełno. Także my też zostawimy to, co nam zostało.
taki fajny tip dla Was w sumie. Pytaliście, jakie są koszty wynajęcia kampera, więc na nie odpowiedzieliśmy. I było też pytanie, które łączyło pytanie, ile kosztuje kamper i wynajęcie kampera i ile kosztuje noc na kempingach. Więc jeśli chodzi o noc na kempingach, no to jak sami widzieliście, z reguły jest to 2000 koron islandzkich za osobę, za jedną noc. Zdarzało nam się więcej, ale z reguły jest to 2000, prawda? Prawda. Prawda, więc tyle jeśli chodzi o koszty kempingów. Na resztę Waszych pytań odpowiemy w drugiej części odcinka, ale to za chwilę, czyli dla nas jutro, a dla Was za sekundę. Moi drodzy, miało być dzisiaj zupełnie inaczej, ale pogoda jest fatalna. Obudziliśmy się rano, w nocy nie mogliśmy spać. Była tragedia. Totalnie nie wiemy, co będziemy robić. Czy będziemy siedzieć gdzieś w restauracji i czekać po prostu na lot? No na razie wiemy, że mamy śniadanie, więc o tyle dobrze. Zrobiliśmy sobie jajecznicę z pomidorami, no i takie... Roztapianki. Roztapianki. Czyli chleb w mikrofali. I tu pozdrawiamy Natalię. Tak, bo oni jedzą roztapianki. No dobra, my jemy, to nic nadzwyczajnego nie jest i myślimy, co dalej, tak naprawdę. Tak. Ale nic nie widać na dworzu, to jest dramat. W nocy tak huczało, tu macie. Także widzicie, w nocy to był dramat. Nie mogliśmy spać, od 4 rano wiatr, masakra. Ludzie zostawiają, my też zostawiamy. My zostawiamy cukier, bo on się na pewno komuś przyda. Tego nasz ukochany ketchup. To jest sok ketchupy. I herbatki, bo tutaj herbatek nie widzę, a może ktoś będzie miał... I tam chyba tam. O, albo tu, no. Tak wieje, że nie byliśmy w stanie zamknąć drzwi. Masakryczny wiatr, po prostu. Nawet nie mogłem nagrać tego tankowania. Ale zatankowaliśmy za no, w każdym razie zatankowaliśmy za 9000 koron do pełna, bo tak też musimy oddać samochód. No i co, zaraz bierzemy nasze graty i ciśniemy na lotnisko. Pogoda nas wymęczyła, byliśmy tak. Bardzo długo, to był najdłuższy urlop nasz w tym roku. W tym roku, tak. I też było takie pytanie od Was, skąd mamy pieniądze na wycieczki? Słuchajcie, no prosta sprawa, pracujemy. Pracujemy od poniedziałku do piątku, pracujemy w IT. Więcej o naszym zawodzie możecie posłuchać w Q&A opowiadamy, czym się dokładnie zajmujemy, ale oboje pracujemy w IT, mamy 26 dni urlopów w roku. Ja Wam powiem szczerze, że ja jestem ogólnie bardzo zadowolona. Ja jestem, mam takie poczucie, że ja naprawdę tej wyspy zobaczyłam kawał. Tak, zobaczyliśmy kawał. Jezu, jak to wieje. Ale jesteśmy też zmęczeni. Tak. I myślę, że na pewno już nie wynajmiemy takiego vana na 100%. Tak, odradzamy w ogóle, bo to jest dostawczak, to nie jest kamper. To jest trochę tak, było naprawdę ciężko. Mieliśmy momenty, gdzie po prostu nas tak wszystko irytowało tam w środku. Oczywiście tego nie nagrywaliśmy, no bo po co? Tak. Ale będziemy jeszcze podsumowywać. Tak, w sumie tak. Tak, no, bo zrobimy pełny odcinek, już Was na niego zapraszamy. Kolejny odcinek to będzie pełne podsumowanie naszego wyjazdu. My czekamy o tyle dobrze, że tutaj Lavacar nas odzawiezie na lotnisko z bagażami. No i kończymy, widzimy się na podsumowaniu. Jak zwykle widzicie, ile wydaliśmy w przeciągu tych dwóch dni, bo ten vlog był dwudniowy. No i do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. 2000 koron i... Jeszcze raz. Koszty nocy.